Wyobraźmy sobie taką sytuację. Znasz kogoś od 7 dni, spotykasz się z nim i idziesz do znajomych i mówisz: słuchajcie, jestem zakochana. Co robią znajomi? Bardzo się cieszą, można się zakochać po 7 dniach, można już coś poczuć do drugiej osoby. A wyobraźmy sobie drugą sytuację. Znasz kogoś dalej od 7 dni, idziesz do znajomych i mówisz: zakochałam się, biorę ślub. Automatycznie znajomi powiedzieli, albo rodzina, zastanów się, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, po co się tak spieszyć. Czyli już widzimy, jeżeli rozumiesz, o czym mówię, że miłość nie zawsze równa się małżeństwo. Można kogoś kochać, można się w kimś zakochać, ale żeby był ślub, żeby było małżeństwo, potrzeba czegoś więcej. I o tym powiem za chwilkę. Natomiast weźmy właśnie tutaj na tapetę małżeństwo i tutaj weźmy miłość. Nie zawsze miłość równa się małżeństwo, ale co ciekawe, nie zawsze małżeństwo równa się miłość. Kiedy małżeństwo nie równa się miłość? Na przykład w małżeństwach aranżowanych. Małżonkowie poznają się dopiero często w dniu ślubu. Nie mogą się kochać, a biorą ślub. I co jest najciekawsze, badania pokazały, że średnio po 3 latach satysfakcja ze związku w tych parach jest na takim samym poziomie, co w u par, które same wybrały sobie partnera. Niesamowite? Najpierw pojawia się małżeństwo, nie równa się jeszcze miłość i z czasem pojawia się miłość. Natomiast znamy też odwrotność, czyli miłość, jesteśmy w kimś zakochani, ale wiemy, że ta osoba nie nadaje się do życia, nie nadaje się na lata, natomiast wyzwala w nas te uczucia i nie potrafimy z tym uczuciem wygrać. Więc co tak naprawdę jest potrzebne oprócz miłości? Bo jak się okazuje, miłość nie jest najlepszym i nie jest na pewno jedynym powodem, żeby wybrać ślub. No bo zwróćmy uwagę, czy trzeba naprawdę się napracować, żeby się zakochać? Niekoniecznie. Po prostu pewna osoba spełnia nasze kryteria, my często nawet o nich nie wiemy i miłość sama się pojawia. Nie musimy w ogóle nad nią pracować. Ale żeby utrzymać małżeństwo, często trzeba się napracować. Nie ciężko, nigdy nie mówię, że trzeba ciężko pracować, trzeba inteligentnie pracować. Czasami wystarczy 1/10 pracy zrobić, ale inteligentnie i będziemy mieli taki sam skutek, jak ludzie, którzy ciężko nad czymś pracują. Więc co tak naprawdę potrzeba, żeby był ślub, żeby było fajne małżeństwo? Nie, żeby była 50. rocznica ślubu i wszyscy biją brawo i się cieszą, a tak naprawdę ci ludzie się już dawno nie lubią, nie rozmawiają ze sobą, ale jest laurka, jest taka wydmuszka społeczna, że dalej jesteśmy razem. Chodzi o szczęśliwe małżeństwa, chodzi o szczęśliwe związki. Bo oprócz miłości trzeba 3 rzeczy. Po pierwsze, musicie się tak naprawdę przyjaźnić. Potrzebna jest przyjaźń, czyli musicie się szanować. Musicie być blisko siebie, musi być bliskość, intymność, wyrozumiałość, wdzięczność. Po prostu, jeżeli traktujesz partnera jak przyjaciela, a oprócz tego jest ta miłość, no to jest cudownie. Bo wtedy wiesz, że nawet jeżeli te cudowne motylki w brzuchu znikną, dalej jest podstawa, żeby być razem, bo naprawdę lubię i kocham. Już nie jestem może zauroczona tą osobą, ale kocham ją jako właśnie fajnego człowieka dla mnie. Druga bardzo ważna rzecz to wspólne wartości. I nie mówię tutaj o tym, czy ta osoba też słucha takiej muzyki jak ja, bo to są małe problemy. Chodzi o wartość, czyli bardzo ważne, zakorzenione w naszej osobowości rzeczy, na których nam najbardziej zależy. Czyli jeżeli ja na przykład jestem hedonistką, a ten mężczyzna jest ascetą, albo na odwrót, jeżeli ja chcę się ustatkować, chcę już żyć w jednym miejscu, nie chcę podróżować, a mój partner jest typem podróżnika, nie chce nigdzie zostać więcej niż miesiąc, chce zwiedzać, to są różne wartości. To na początku jest oczywiście miłość, to nie przeszkadza, ale z czasem na 10 lat, żeby wytrwać w małżeństwie, mogą pojawić się problemy. I różne właśnie światopoglądy wtedy będą się gryzły. Trzeba to wtedy przepracować. I trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, to wspólne cele. Najkrócej mówiąc, co to znaczy mieć wspólne cele? Czyli czy wyobrażamy sobie naszą przyszłość podobnie? Czyli jeżeli ja chcę mieć dzieci, to najlepiej, jeżeli ta osoba też chce mieć dzieci. Jeżeli ja chcę mieszkać w Polsce, bo mam tutaj rodzinę, mam tutaj przyjaciół, a i druga osoba też chce tutaj zostać, no to mamy wspólny cel, żeby właśnie zostać w tym miejscu. Więc przyjaźń, wspólne wartości i wspólne cele powodują, że małżeństwo wtedy ma sens. I tak jak na samym początku ci powiedziałem, w 7 dni nie poznasz tego, czy jesteście przyjaciółmi, czy macie wspólne poglądy na świat i wspólne cele do zrealizowania. Nie masz szans w 7 dni. Natomiast możesz się zakochać. I to jest wspaniała rzecz.
Więc bądź w tym związku, ciesz się tym związkiem. Ale nie podejmuj długoterminowych decyzji na podstawie krótkoterminowych uczuć. Więc podsumowując, miłość jest z jednym powodem dla małżeństwa, ale nie jedynym i na pewno nie najważniejszym. Bo małżeństwo to jest wieloletni związek, który może kiedyś trwał do końca życia, dzisiaj trwa tak naprawdę do końca właśnie miłości. Dlatego mamy tyle rozpadów związków. Jeżeli chcemy, żeby małżeństwo naprawdę trwało i była stworzona ta najmniejsza komórka społeczna, czyli właśnie rodzina, to musi ona być zbudowana na przyjaźni, kiedy już ta cudowna miłość minie, czyli szanujemy się i kochamy się, ale jak dwoje ludzi bez tej romantycznej, gorącej miłości, która też tam później będzie, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy się przyjaźnili, żeby były wspólne wartości, czyli czy patrzymy na życie i na świat tak samo oraz czy mamy wspólne cele, czy nasza przyszłość w mojej głowie i w jego głowie wygląda bardzo podobnie. I wtedy naprawdę to jest o wiele bezpieczniejsza metoda, żeby właśnie zastanawiać się nad małżeństwem i wziąć ślub i cieszyć się szczęśliwym związkiem. Bo związków jest pełno, ale chodzi o to, żeby tworzyć te związki jak najbardziej szczęśliwe dla nas.